Dlaczego ludzie są gotowi zapłacić więcej za produkty lub usługi, pomimo że mają one swoje odpowiedniki, tańsze odpowiedniki o tej samej jakości? Myślę, że odpowiedź nasuwa ci się sama, ale konkretnym przykładem może być fakt, który pewnie znasz: że odzież czy buty z odpowiednim logo są znacznie droższe od tych, które rozpoznawalnego oznaczenia na sobie nie posiadają. Jeszcze innym przykładem może być fakt, że ludzie płacą więcej za jedną sesję fitness online ze znanym influencerem, niż często zapłaciliby za miesięczny karnet za zajęcia na sali w pobliskiej remizie strażackiej z nieznanym instruktorem. Na to wszystko ma wpływ silna marka. Silna marka pozwoli ci nie tylko podbudować swój biznes i stać się rozpoznawalnym, ale między innymi spowoduje, że ludzie będą gotowi płacić więcej za Twoje produkty i usługi. Bo silna marka to przede wszystkim połączenie się z twoją grupą odbiorców. Ludzie lubią marki, które w jakiś sposób reprezentują ich wartości, wyznają podobne zasady i są rozpoznawalne. Jak taką markę budować? O tym powiem ci w dzisiejszym odcinku, zatem koniecznie oglądaj do końca. Dla formalności, ja nazywam się Paweł Szymków. Na co dzień zajmuję się doradztwem i szkoleniami z zakresu marketingu i sprzedaży. Jeśli Ty również interesujesz się ogólnie pojętym biznesem, właśnie zastawieniem na marketing i sprzedaż, jesteś we właściwym miejscu. Witam cię serdecznie na kanale Marketing Hero. Już teraz zostaw łapkę do góry pod tym wideo i pamiętaj o subskrypcji, a także dzwoneczku, żeby w przyszłości być na bieżąco z nowymi materiałami na tym kanale. Jeśli jesteście gotowi, jedziemy z dzisiejszym materiałem. Często można spotkać się z przekonaniem, że silna marka oznacza dobrą jakość? To można łatwo podważyć. Każdy, kto chociaż raz kupił sobie t-shirt znanego designera lub znanej marki, który sprał mu się po pierwszym razie, wie, że to nie zawsze idzie w parze. Z drugiej strony jest cała masa produktów naprawdę dobrej jakości, które cenowo nie dorównują tym znanym, popularnym markom, które wszędzie dookoła nas otaczają nas każdego dnia. Przykład, czy znasz markę Kupczak? Domyślam się, że spora grupa z Was może tej marki nie znać. I od razu dodam, że nie jest to żadna kampania sponsorowana, ale Kupczak to polski producent butów i w mojej prywatnej opinii o jakości wyższej niż naprawdę większość topowych marek, które możesz spotkać na tzw. wysokich półkach w sklepach z akcesoriami do turystyki. Kupczak używa Goreteksu, dzięki czemu buty są wodoszczelne, używa naturalnej skóry, używa podeszw typu Vibram, które powodują na naprawdę ogromną wygodę, ale ich głównym odbiorcą była branża wojskowa. Dlatego być może tak wiele ludzi płaci za produkty tej samej jakości albo nawet niższej, znacznie wyższe ceny, bo płacą za markę. I teraz bardzo istotne jest, żebyś ty też zastanowił się, w jaki sposób budować silną markę. Czy to marka osobista, czy marka Twoich produktów, czy marka całej firmy. Tak, żeby uświadomić swoim potencjalnym klientom, przyszłym klientom, że naprawdę nie tylko jakość, ale właśnie również marka ma wpływ na to, że Tobie warto zapłacić więcej. Jak to zrobić? Weź pod uwagę cztery kroki do zbudowania silnej marki. Pierwszym krokiem, wyróżnikiem, który ma wpływ na budowanie silnej marki jest coś, co się wyda może banalne, ale bardzo ważne: nazwa Twojego produktu, usługi, firmy. To niby wszyscy wiedzą, a okazuje się, że nie każdy wdraża to w praktyce. Na tle konkurencji, która jest tak duża, Wśród ludzi, którzy produkują podobne produkty, podobne usługi o podobnej jakości do Twojej, to nawet nie tyle, że powinieneś, ale Ty musisz się jakoś wyróżnić. Dlatego zastanów się, w jaki sposób, za pomocą nazwy Twojego produktu, usługi, marki, możesz wyróżnić się na tle konkurencji. Świetnym przykładem może być marka Danio. Zamiast wprowadzać kolejny serek homogenizowany kolejnego producenta, wprowadzili konkretny produkt Danio. I każdy już wie, Ty po tym jednym słowie, co to jest za produkt. Innym przykładem może być komputer, laptop od firmy Apple, MacBook. I wszystko jasne. Zamiast produkować kolejnego laptopa, który różniłby się tylko parametrami technicznymi i ludzie zwracaliby na cenę, to dzisiaj każdy, kto kupuje MacBooka, wie, że kupuje coś więcej. I kolejne firmy, idąc w krok za Applem, zaczęły swoje laptopy również nazywać indywidualnie. Dlatego dzisiaj Surface jest od Microsoftu czy Zenbook od Asusa. I dzisiaj każdy, kto zrozumie, że wyróżnik już samą nazwą ma wpływ na to, jak postrzegają cię twoi klienci, to jest pierwszy krok do tego, żeby byli gotowi zapłacić za twoje produkty więcej. Więc zastanów się, w jaki sposób, za pomocą nazwy, już na samym początku możesz wyróżnić siebie, swoją firmę, swój produkt lub usługę. Drugim krokiem na drodze do budowania silnej marki są składniki twojej oferty, czyli co wyróżnia twoją ofertę na tle konkurencji. Zastanów się, dlaczego wybierasz konkretne marki? Co mają takiego, czego nie ma konkurencja? I teraz, w Twojej firmie, nieważne co sprzedajesz. Buty, pralki, samochody, czy prowadzisz przedszkole, w każdej branży jesteś w stanie się wyróżnić. Sprzedając buty, wiele firm przez lata reklamowało się za pomocą technologii Gore-Tex, która przepuszcza powietrze i jest wodoszczelna. Dzisiaj GoreTex, powiedzmy, pochodził z zewnątrz, np. marka Adidas prowadziła całą gamę produktów z serii Terrex. To ich wyróżnia na tle konkurencji. Jeśli ktoś na przykład sprzedaje samochody, to przez długi czas marka Renault miała w swojej ofercie nagłośnienie Wawawum. Przy okazji, jako ciekawostka, podlinkuję wam ciekawą reklamę, którą stosowała marka Renault, która dała, dawała gwarancję ekstremalnych doznań muzycznych właśnie dzięki temu nagłośnieniu. Jeśli ktoś sprzedaje pralki, to historia z życia wzięta: kupiłem pralkę marki Samsung. Dlaczego? Dlatego, że moja żona zakochała się w technologii EcoBubble magicznych, cudownych bombelkach. Które miały czyścić najgorsze zabrudzenia nawet w niskich temperaturach. Tak. To był powód, dlaczego wybraliśmy pralkę konkretnej marki. Jeśli prowadzisz przedszkole, to co wyróżni sposób nauczania w Twoim przedszkolu? Być może technologia nauczania. Dlatego też mój syn chodzi do przedszkola z metodą Montessori, ponieważ kiedyś usłyszałem, że ta metoda powoduje, że dzieci szybciej stają się samodzielne. I to wpłynęło na moją decyzję spośród pięciu przedszkoli w okolicy, które chciałem wybrać i za które byłem w stanie zapłacić więcej, bo to przedszkole rzeczywiście było najdroższe ze wszystkich, które miałem w opcji do wyboru. I ty również. Zastanów się nad tym, co wyróżnia Ciebie na tle konkurencji. A jeśli jeszcze tego nie masz, to pomyśl, co wdrożyć, co spowoduje, że ludzie powiedzą, wow, oni to mają, oni mają taką technologię, oni mają takie rozwiązanie, oni robią to w ten sposób. Ja jestem chętny, żeby zapłacić im więcej. Więc. Drugi krok do budowania silnej marki to składniki Twojej oferty. Zadbaj o to, żeby mieć coś, czego nie ma konkurencji. Trzecim krokiem w budowaniu marki jest procedura. Tutaj przykładem może być metoda Montessori, o której przed chwilą wspomniałem. Tylko w przypadku procedury. Chodzi tutaj o mojego syna, bo teraz dla mnie, jako dla osoby decyzyjnej, która wybierała przedszkole, to był składnik oferty, metoda Montessori. Ale kiedy to mój syn by decydował, to dla niego metoda Montessori byłaby już procedurą, czyli to, w jaki sposób on by się uczył nowych rzeczy, właśnie będąc w przedszkolu. Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, w jaki sposób pije się te kile? Sól, cytryna? Jeśli tego nie wiesz, to w jaki sposób pije się ciastka Oreo i dlaczego macza się je w mleku? Jakiś czas temu, nie wiem czy jeszcze istnieje, była sieć meksykańskich restauracji w Polsce, w której przy zamówieniu dużego drinka Margarita gasło światło w restauracji, z kuchni wypadał Zorlo z grupą Mariachi, na, grając na instrumentach przynosili taki drink do stolika, robili zdjęcia, to zdjęcie było wieszane później na ścianie w restauracji. Procedura ma wzbudzać emocje, procedura ma angażować, procedura ma mówić, Innym ludziom w opowiadaniach o Twojej marce, dlaczego warto przyjść do Ciebie? Dlaczego możesz pójść do zwykłego pubu, baru i napić się drinka, a możesz przyjść do takiej restauracji, gdzie doświadczysz czegoś więcej? Więc teraz Twoim zadaniem jest zastanowić się, jaka procedura będzie angażowała, budziła emocje i powodowała, że Twoi klienci będą opowiadać o doświadczeniu z Twoją firmą innym ludziom. Tak właśnie buduje się silne marki. Czwartym bardzo ważnym krokiem, bardzo ważnym elementem, jest opowieść Twojej marki, historia, którą ludzie będą sobie przekazywać nawzajem podczas spotkań towarzyskich, w pubach, w restauracjach, wśród znajomych. Do dzisiaj po internecie krąży zdjęcie z kilkoma garażami, które ponoć były początkiem, rozpoczęciem pracy największych firm na tym świecie. Garaże, w których podobno rozpoczynały swoją pracę takie firmy jak Microsoft, Apple, dzisiaj są inspiracją i motywacją dla wielu przedsiębiorców. A czy przypadkiem to nie właśnie przedsiębiorcy są grupą docelową tych właśnie firm? Więc historia powinna pasować Twoim klientom, powinna w jakiś sposób ich interesować, angażować i budzić emocje. Przykładem może być pułkownik Sanders i jego przepis na panierkę z KFC. Cała ta historia, gdzie jego restauracja praktycznie zbankrutowała poprzez to, że niedaleko otworzyła się autostrada, następnie on jeździł ze swoją panierką po, po kraju i próbował ją sprzedawać w innych restauracjach. To wszystko powoduje, że ludzie się tym interesują. Lub przykład. Z naszego rynku, w Polsce, Sławomir. Ten od miłości w zakopany. Pomijając to, czy go lubisz, zwróć uwagę, jak on świetnie zbudował swoją markę. Oprócz tego, że Sławomir i wąs to jest jedno. Składnik jako rock polo. Coś pomiędzy rockiem a disco polo. Coś, czego wcześniej nie było. On się wyróżnia dzięki temu. No i ta właśnie cała opowieść, którą on od samego początku opowiadał, że był na zrywce azbestu w Stanach Zjednoczonych, w przerwie na lunch w przydrożnej restauracji poznał swoją aktualną żonę. To wszystko powoduje emocje. Historię, którą on opowiadał w swoim golfie, że to najlepsze auto na świecie, powoduje, że jego marka tak szybko stała się popularna i wyróżnia się na tle innych artystów. I tu nie chodzi o to, czy ktoś go lubi. Chodzi o to, że jest wyrazisty, a jego opowieść wpłynęła na to, że jest rozpoznawalny i ma na pewno dużą duże grono fanów które w jakiś sposób to doceniają, mówią o tym, a nawet jeśli go nie lubisz, to być może o Miłości w Zakopanym, czy innym z jego utworów chociaż raz słyszałeś lub wspomniałeś. Więc dobra opowieść marki ma wpływ na to, jak szybko twoja marka będzie się rozwijać, nie tylko w formie finansowej, ale w świadomości twoich potencjalnych klientów. Więc teraz twoje zadanie usiądź i zastanów się, jaką historię chcesz przedstawić swoim klientom. Podsumowując, budując swoją markę, przejdź przez wszystkie cztery kroki. Po pierwsze, zastanów się nad nazwą, żeby nazwa w jakiś sposób się wyróżniała, mówiła o tym, czym się zajmujesz, żeby ludzie zapamiętali cię na tle tak dużej konkurencji. Po drugie, jaki będzie składnik twojej oferty? Co będziesz miał, czego nie będzie miała twoja konkurencja? Po trzecie, jak będzie wyglądała procedura skorzystania z twoich produktów lub usług? Coś, co w jakiś sposób będzie budziło emocje, będzie powodowało, że ludzie będą chcieli o tym mówić i do tego wracać. No i czwarty element. To odpowiednia historia. Ludzie uwielbiają słuchać historii. Jeśli masz co do tego wątpliwości, to od dziecka oglądamy bajki, a dorośli ludzie wciąż chodzą do kina, żeby posłuchać jakiejś historii. Historia musi być tylko atrakcyjna, żeby ludzie chcieli jej wysłuchać i żeby była związana z tym, co chcesz im zaproponować. Więc te cztery kroki doprowadzą cię do tego, że naprawdę jesteś w stanie zbudować dużo silniejszą markę na tle swojej konkurencji. Jeśli potrzebujesz z tym pomocy lub masz jakieś pytania, śmiało zadaj je w komentarzu lub wpadnij na grupę na Facebooku, gdzie możesz założyć całkowicie nowy wątek, ja też chętnie wtedy pomogę. Grupa nazywa się Skuteczny Marketing i Sprzedaż Marketing Hero. Link oczywiście też dołączę w opisie do tego odcinka. Dzisiaj to tyle. Dziękuję, że byłeś ze mną. Pamiętaj, koniecznie zostaw łapkę do góry pod tym wideo, to dla mnie bardzo ważne. I jeśli jeszcze tego nie robisz, to subskrypcja, dzwoneczek, żeby w przyszłości być poinformowanym na bieżąco o nowych materiałach na tym kanale. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.